Bardzo serdecznie chciałbym przywitać pana prezydenta na pamięci narodowej, pana profesora Jarosława Szlachtę. Przede wszystkim pana doktora Pawła Gutasa, który życzył nam swoją obecnością. Panią Teresę Król ze środowiska Prawa w Krakowie. Na początku wojna o tyle zależała.
sobie wolnościowych inicjatyw. Po stronie ludzi właśnie wierzących i pacjentów wierzących w Boga, stworzenia człowieka. Natomiast aresztowana i działa serca znalazła się w takiej sytuacji, że przeżyła. I co się okazało? Były lata okupacji niemieckiej, szalało bez tamto. Ja była uczennicą, ale z nami, dziewczynami, były nauczycielki. Które były paniami dorosłymi i zaangażowanymi do pracy społecznej. Te panie aresztowane przez gestapo. Po tak zwanej odzyskanej wolności zostały niektóre z nich aresztowane przez UB. Ja, jako wtedy dorosła kobieta, moja siedziałka, przylepacja i moja być koleżanki, zostałyśmy pozbawione prawa obywatelskiego. I w pierwszym głosowaniu, to tak zwane 3 razy tak nas pominęło, nie dali nam praw obywatelskich. Ja z konfiskacji, tak zwanym Związku Walki Zbrojnej, Instytucyjna Potem AK, przeszłam w razie do konspiracji w Kościele Rezolucji. Ponieważ reżim, który zapanował, jednoznacznie walczył nie z ludźmi, ale mymi. To jest walka, jak przed wiekami walka Lucifera z świętym Michałem. To była walka o ludzkość i o wieczność tej ludzkości. Od początku zaczęły się wyraźne represje Kościoła katolickiego, katolików i przybierały coraz bardziej, powiedziałabym, drastyczne metody. Włącznie to zabijanie. W pewnym sensie była niewielka różnica między gestapowym a niektórych katolikami. I w takim okresie ja kończę medycynę, nie jestem lekarzem, a zdziwą przyjęta przysłanie przez księdza kardynała Sapieje młody ksiądz Karol Wojciecha, który dostaje na zadanie dzień punkty. Duszpasterz lekarz i duszpasterz młodzieży akademickiej. Te funkcje on pełni do końca życia, do końca jeszcze jako papież zajmował się medycyną, lekarzami i młodzieżą do końca. I ten młody ksiądz podejmuje od razu działalność. Mianowicie, spotykacie lekarzami systematycznie. Mały kościółek religijny na Słowiańsku, tam ze dwoju do dzisiaj jest miejscem spotkania lekarzy. Koło niego spotykają się coraz więcej lekarzy, ale problem polegał na tym, że represje, które były, wywołały w narodzie zwykłe obrazcie strachu, że ludzie byli przestraszeni. Potem on powstał do Seckiej Rady nie mówić. Przestraszeni tym, co się działo, a równocześnie większość mężczyzn uległa reakcjom, które były skierowane głównie na mężczyzn. I od kościoła praktycznie odsunęli się mężczyźni, bo było niebezpieczne, został pozbawiony pracy, został
valle estaba todo roto, lo vi, para ese pueblo. Se estaba un pecho de unión de los ancestros, pero yo sí les daba una ley, como si me dije, los dije a mi ministro, y vos se hizo así, me dijo, que se trataba. Y el dicho que se estaba, yo le dije, que se trataba, voy a ver. Ale, ještě to novinko bylo zadělané, ale už sakrální novinko zase pozbavila ten prav. Oficiálně, někdy jako to vůbec, mě dalo právě do smutnou cibině, nikdo na to odpověděl. Začali být podvojení. Śluby powstała inicjatywa cywilnej takiej sali poślubnej. Ludzie chodzący do kościoła nie będą bawi się. Bawi się sakramentu małżeństwa. Ja mam znajomości już nie wiosę się, którzy uwzględniając służbliwość mężczyzn. Ja cały czas walczę z służbliwymi mężczyznami. Znałam księży, którzy ulegając pałce strachu, na przykład jeden zbudował kaplicę na cmentarzu dla śródu dla działaczy partyjnych. Ponieważ nie strach, to jednak jednak stało się złodziejkami komunizmu, nie, ale masowo chce wojnę partii. Dlaczego? Bo od tego zależała kariera życiowa, możliwość robienia naukowych stopni, może być dobrej postaci dobrej. Wrócę do tego, że może coś wyłączyć się w pasji. Zaczęła się misja prowadząca, dużym naciskiem pani Teresa tego nie przeżyła, nauczyciele byli wręcz przymuszani do wystąpienia do pani. Jeżeli któreś z pani pozorów stanisławy, to już wtedy się oparło, to był wyjątek, zdało polecam. Jednym słowem, wszystko przestaje być święte. Niszczą wszystkie inicjatywy, które mówią, że nie Bóg, że człowiek jest dziełem Boga. Dokończyło się tego zniszczenia sakrum. W momencie, kiedy państwo narzuciło, to na szczęście to nie było głosowanie polskiego sejmu. Narzucono pozwolenie do zabicia niepotrzebnego dziecka. Ustawa pozwalająca zdecydować o życiu dziecka, każdy kobiecie, każdy lekarz mógł skierować, a nawet wyrzucacy, że mimo braku specjalności ginekologii pozwolili zrobić. I to się stało. Ogłoszenie tej ustawy pozwalającej zabijać wygło o sytuacji, z której ja do dzisiaj nie rozumiem. Jakby epidemię zabijali. U więzionych w stanie spotykała się grupa katolickich lekarzy, którzy przynosili wiadomości w klinikach stałych kolejów i kobiet do zabijania własnych dzieci i jakże łatwo kolejni lekarze po kilka, kilkanaście, to się nazywało zabiegu, to się bawi. Ksiądz Karol Wojtyła niemal wpadł w rozpacz. Był przerażony. Co zrobić? Zagadzili się z grupą, która była w Szynie i zorganizował wielki kongres wszystkich lekarzy katolickich. Po prostu z książki telefonicznej zaprosiliśmy wszystkich i w sali NIK-u zebrali się lekarze. Zebrali się tak, ale dyskusja, czy jest to inna, co to wie?
się dewastacja i czekolady w Polsce. Najbliżsi ludzie, panie coś odwagi, żeby walczyć. Po prostu z nimi pociekać. Inni zapytałam kolegów, którzy są niedopuściwi, ale robią to, nie robią. Było o niego wyjście, tak, ale trzeba na jak pan, co robi, że pan utrzymuje się, jak on nam powiedział. A on mówi tak, taki gest. Wykręca się ten dołędny. Jest problem, że jest masą zagrożonej czyli dziecka nienarodnego. Pojawia się wojny ciągle i ściana, ale medycyna, co reaguje, też próbuje odwołać. To nie jest normalne zajęcie do tego leczenia. Więc pracują naukowcy i udaje się w pewnym momencie odnaleźć hormonalną dziewczynę, która może zastopować zerwanie kontynencji i w ten sposób zapobiegać ciągle. Nie wiem, czy będzie zapobieganie ciągle takie, jakby ciągle dla choroby. I figurka ta zostaje opublikowana do artykułu, a równocześnie ksiądz, która wchodziła, zostaje wysłuchana. I jeszcze obroduje Watykanu sekundu, bo nie są na sesji, ponieważ Paweł VI zaalarmowany, że kraj po kraju Europy przyjmuje te samo ustawy do Polska. Francja jeszcze wtedy nie miała ustawy, później tak pogodzowych na 6 lat eksperymentalnych. Widząc całą sytuację Europy, postanawia zwołać synod biskupów i rozpatrzeć. Bo zjawia się antykoncepcja hormonalna jako rzekomo lekarstwo na aborcie. I taki pigułka opisywana w prawie zostaje nazwana pigułką soborową. Papier zapowiada, synod nazywa rodziny i zadaje biskupom pytania, na które prosi z namysłem odpowiedź. Biskup Karol Wojciech przyjeżdża do Krakowa i natychmiast organizuje zespół swoich teologów, to państwo tutaj znają. Wszyscy nie żyją. Była taka narada trzech teologów i lekarz, ale teolog Karol Majster i ja. Napisali na Polsce. Karol Wojtyła, biskup krakowski, zawiózł do Watykanu. Wszyscy oczekują, że będzie głosowanie biskupów i istotnie jest głosowanie. I biskupi przegłosowują tak, można. I znajdują grzech w tym, że ludzie chcą manipulować życiem tego człowieka. Szok. Wszyscy spodziewali się, bo Paweł VI, to bardzo mądry i wspaniały człowiek był, ale bardzo ciężko za wszystkim. Folia decyzję synodu i sam decyduje. Nominację nie wolno. I powstaje ta decyzja, o której państwo teraz mieli mówić, bo to jest dokument profetyczny. I sytuacja katolicka, proszę państwa, jest dokładnie taka sama dzisiaj. Kościół podejmuje walkę przeciwko aborcji, przeciwko antykoncepcji. I następuje naturalna polaryzacja. Bo nagle się okazuje, że nie można posłać kobiety w ciąży do wyjeżdżającego lekarza, bo on jej zaproponuje zabieg. I następuje podział. Podział za życie przeciwko życiu. Zjawia się pierwszy kontekst. Lewica prawica. Jest szereg inicjatyw, które dają służyć życiu, ale zasadniczo powstaje takie samo polaryzowanie
zawodu nauczyciela, ten, co to idzie tym przeciwko. Takie może, które chcą, nie chcą. Naród staje się podzielony. I teraz co robić? Katolicy, działacze katolicy, lekarze katolicy, nauczyciele katolicy, artyści na granicy usiłują opinię publiczną odwrócić z tej sytuacji, którą Karolina nazwał cywilizacją śmierci i nienawiści i bronić na różne sposoby. Ale przede wszystkim trzeba znieść prawo. Dlatego, że ludzie rozwodzą się, ponieważ państwo pozwoliło, chociaż mają sakrament małżeństwa w Bogu Świętym. No ale prawo powiedzą. Rodzice nie chcą zabijać swoich dzieci, ale mają trudne warunki. Ale państwo prawo powiedziało, państwo, że można. To taka mentalność ludzi, że jak prawo powiedziało, to można. I zaczyna być problem moralnego, niemoralnego prawa. Więc najważniejsze teraz jest zmienić to prawo. I tu powstaje wtedy paru specjalnych osób. Powiedzmy, że pochowali się Matka Ziemia, to jest mój najstarszy, najlepszy uczeń, który ma olbrzymie zasługi całego ruchu walki z Sejmem, Senatem o prawo dziecka do życia. Ma na szczęście zwolenników. Zaprzyjaźnił się z drugim wspaniałym człowiekiem, który szczęśliwie żyje, jeśli jakkolwiek chory. Pan doktor Rafał Michalik, pediatra od dorodków. I ci dwaj pracują. Jeden poważny teorem głęboko Rafał. Działacz Antek, który chwała Politechnice Krakowskiej zaangażował swoje otoczenie, gdzie Politechnika Krakowska była na usługach obrońców życia. Rektor, uczciwy, porządny człowiek, zezwalał, że pracownicy jego, oprócz zwykłych zajęć, robili dla nas na ruch obrony życia materiału. Pewnie momencie policzyliśmy z Antkiem, że postawiliśmy 150 wystaw świetnie zrobionych i zapytali w różnych miejscach, żeby ludzie zobaczyli, dziecko, proszę, dlaczego. Dlatego, że naukowcy do uzasadnienia, że wolno ze mnie, wymyślają nową naukę. Ach, to nie jest jeszcze dziecko. Młodzież dostaje wiadomości na lekcji, dzieliowi na lekcji w szkole, że to jeszcze nie jest człowiek, tylko konglomerat człowiek. Zafałszowana nauka, zafałszowane prawo, sytuacja wydaje się wręcz nie do opanowania. Tym niemniej cały szereg inicjatyw, doktora Wojciecha, który był od razu uszczęśliwiony, jak okazała się encyklika, zaczyna od razu działać. Pierwsze działanie to jest zorganizowanie kongresu wszystkich księży krakowskich na temat, czy kochany lider obowiązuje w sumieniu. Każdego sierpnia prowadzi ten kongres do władzy ksiądz profesor Ignacy Różycki. Po naradach brał udział w tych wszystkich naradach. Spada jasne określenie, każdy ksiądz musi uznać zarówno Polskę, jak i antykoncepcję za przeproszenie przekazania Bożego rzeczy ważnej. Nie może być tego sierpnia, to Boni Święty nie może udać rozgrzeszenia. Ale Karol Wojtyła, który kocha wszystkich ludzi, ja zresztą też, nie można podejrzewać ludzi, są takie. Zostają ekipy badawcze. O co tu chodzi? Ja nawiązuję kontakt z Francją. Zaprzyjaźniam się z zamierzeniem. Bo pani Francja wtedy ma już wypracowane różnego rodzaju wiadomości na temat płodności człowieka. Materiały wymieniały
środowisko naukowców na materiały francuskie zaczynamy. Bo w Krakowie w Polsce nie można wydrukować światowickich dzieł. Cenzura jednoznaczna. Nigdy nie udało się w moim artykule wydrukować słowa, że aborcja jest zbrodnią popełnioną na człowieku, skreślamy zawsze wszystko. Nie mamy własnych materiałów. Nasze panie współpracujące nauczycielki piszą, przepisują mnóstwo materiałów na zwyczajnej maszynie, które koniec nie ma z ich urodzeń technicznych. Moja sekretarka przepisywała 11 godzin materiałów dla studentów i dla ludzi do tego. Zaczyna się problem. Ja teraz jestem już lekarzem specjalności psychiatria i wyjemni. Moja specjalność dzieci trudne. Dzieci trudne sprawdzają mnie do rodziców i do nauczycieli, bo dziecko jest zarówno dobre w szkole i trzeba się zająć z innymi grupami ludzi. Ta rola moich tych łatwych i szerokich horyzontów od razu łączył się w to, że trzeba po pierwsze umożliwić. Wydał list do diecezji Andrzej Kościół, obiecuje wszelką pomoc. Wie na całą duchową kartą, żeby kobieta mogła spokojnie stać się matką urodzonego dziecka. Ale ja jako lekarz prowadząca prowadzę także dla rodziców, pracuję poza tym 5 miesięcy. Bardzo szybko widzę, że medycyna jest bezradna wobec tego, co wcale nie jest chorobą, tylko zeuralizacja cięcia. Umawiam się z ciosami i środkami. Daję mi tablicę i zbieram pokłócone małżeństwa, organizując dla mnie dzień skupienia. Zapraszam do rodziców. Który, proszę Państwa, do dzisiaj ja powtarzam prawie codziennie podobnie ściążki, że przychodzą do dziecka i x razy w życiu serdecznie. Mianowicie szukamy sposobu i oddaję dwie rady. Te dwa zdania ja setki razy powtórzę, bo moja ilość kontaktu zbyt jest niedowolna. Mianowicie pierwsze zdanie dziwiło mnie, ale bardzo szybko sprawdziłem jego trafność, a przez całe życie jego skutek. Mianowicie powiedział tak, proszę Państwa, najpierw zaplanujcie drobną rzecz. Niczego sobie wzajemnie nie niszczcie. Potem zaczniecie razem. Proszę Państwa, ja po latach 70 latach klasy poradnie małżeńskiej dzielę. Tylko mąż niszczy rodę, żona męża. Żadna siła zewnątrz nie niszczy małżeństwa, tylko oni, bo nie są święci. Oczywiście nie są żadne święty. A druga rada to niech Państwo wszyscy klepią. I proszę powiedzieć, bo ja wina. Póki mówisz, twoja wina nie ma. Poza tym dyskusja ta grupa ludzi przyszła do pana księdza biskupa, że oni proszą o powtarzanie takich spotkań. I zaczyna się regularna akcja. Ja prowadzę spotkania, tam wróciła, prosimy się i w rezultacie ojciec wtedy biskup postanawia rzecz najistotniejszą, nauczyć tych ludzi, dlaczego postulować. Nie nakazuje świętego posłuszeństwa, to się i powstał, funduje Instytut Dorobi Rodziny, który ja prowadziłam przez 50 lat, który wymagało się za księży i na świeckich, dwuletnie studium, gdzie kolejno dowiadują się etyki, bo
Ja mam się ciągnąć, dwa czy sześć studentów, bo w czasie tych studiów to po prostu dziewięć widział, bo i nie tam, bo tylko dla studentów, albo po nich studiów, albo absolwentów innych widział. Dlatego, że studiów to nie dawało żadnych praw pracowych. On mnie nigdy nic nie zapisał, że ja prowadzę Instytut Kolegów, nie byłem tego nazwiska po prostu. Nie było sposobu, żeby chcę studiów. Przyniosło zyski materialne, nie było budżetu na to. Działało to siłą współpracy ludzi do tego. Szereg pokoleń studentów i papież i stara polityka staje się papieżem. Program Krakowskiego Instytutu Teologii Rodziny idzie w świat. Najpierw zaraz w Rzymie, potem w drugim krajach, a także pożyna się w Polsce, powstaje przy różnych niecenzurach. Wciąż nie można znieść prawa. Dlaczego? No właśnie dlatego, że opinia publiczna sterowana jest stroną. Po tej sesji tak średnio, rzuciwszy w ziemu, biskup Karol Wojtyła jeszcze tak nakazał wszystkim proboszczom biegonom zorganizowanie spotkania ze swoją służbą zdrowia lekarzy pielęgniarki na wysłuchanie uzasadnienia dlaczego chowany litery. Obowiązuje lek sumienie także lekarza, który przecież ma swoją etykę zawodową i ma się. Obowiązuje sumienie, ale człowiek jest słaby. I tu ujawnia się inicjatywa Antka Wielby, który do tych wysiłków intelektualistów i teologów dokłada prostą, mądrą, rzeczową inicjatywę. Krucjata modlitwy Wincencji Pięci Narodowej. I to działa, to trochę działa przy następnym głosowaniu. Przy następnym głosowaniu to starzy oficer jest już papieżem. I ja mu przynoszę wiadomość polskim, że jednak Sejm daje na święte, jakkolwiek to się tutaj udało, trochę zniszczone. Bo nie wolno, nie każdy może decydować o aborcji. Musi być duch, lekarze sobie wyciszą. I wolno tylko wtedy, kiedy dziecko jest chore, albo dziecko zagraża matce. Ja mówię, co się dzieje, że ustawili zabijać chore dzieci, a on się właśnie drugi raz mówi na lekarza. Gdzie są lekarze? Dlaczego nie robią? Parę tysięcy pediatrów w Polsce głosy nie zabrało, żeby wystąpić do Sejmu i żądać, że nie wolno chorego. Nie jest żadnym postępem medycyny, wybić wszystkich chorych i dobrych. I to jest do dzisiaj. Dalej zabija się chorych. Dalej twierdzą niektórzy. Była w pewnym momencie w szpitalu powiatowym mieście zorganizowane spotkanie przez kolegów należących do tej grupy od Karola Wojtyły. Miałam do nich wykład na temat skutków aborcji dla wszystkich kobiety. Dyrektor szpitala pozwolił na wykład w godzinach urzędowych. Cała ekipa, wszyscy lekarze, wszystkie pielęgniarki są na aborcji. Ja rezerwuję pierwsza, pierwsza rano, to jest przychodzi jasny dzień, przychodzi pan dyrektor, mówi, pani doktor powiedziała, ciekawy to wypad, ale ja uważam, że chcą przerwanie ciąży jest największym osiągnięciem współczesnej medycyny. Ja się zwracam do sali, proszę państwa, weźmy inną. Ja nie zgadzam się na zabijanie dzieci, ale pan dyrektor uważa to za
jeszcze chcę, żeby to była inicjatywa, która, można powiedzieć, przede wszystkim jest inicjatywą na własność. Każdy z Was musi codziennie urodzić się na to. Powstaje ze strony Kościoła różne inicjatywy. Thank you.
一起所以说学习我是在这里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 这般都也是一个理论学的，也是一道题上上，这种或者也摸得出来，或者有些时候那个那些题，但是呢，你要把这个拉起来，大家在那个时候，我打上打那个时候，咱就是学到那个关键词，我就了解，这个底下吧。都没什么念头过去做，回家就是不是也如何说地球智能？那么地球智能是不是人特别的？两位是可以去研究去学这个地球问题，都去学大大的做。我把过去的一些问题都爱留下来，把过去的一些。Skutkiem czynu, który powstał wcześniej, a ten czyn, który spowodował, że jest dziecko na wodzie, skąd się wziął dziecko? Żadna rodzica nie ma, nie miała, nie wiedziała, że dziecko była. I dopóki cała działalność kościoła i nauczycielstwa i wszystkich ludzi do tej pory nie obejmie mężczyznę, który jest twórcą życia, bo to on daje impuls życia, który pozwala Duchowi Świętemu się zdążyć. Ona, jeżeli nic, jest nagizna i wpuszcza tego mężczyznę, tam gdzie nie powinna, do przedsiąga, narodzące kobiety, ta rewolucja nazywała sanktuarium życia, a ją strażnicą życia. Dzisiaj szereg dokumentów, które ją pokazać światu, czym jest człowiek i czym jest Bóg. To jest drogie wiary, drogie zakończenie. Jaka to wiara? Wiara bez uczynków łatwa jest, miłość bez uczynków łatwa jest. Namawiał do działalności. Poczynał wszystkie ruchy świeckie, którzy podejmują pracę na pogłębieniu swojej wiary i swojej działalności. Człowieka to jest charakterystyczne, że ludzie potrzebują władza miejsca. Muszą mieć wzrost. Kościół kanonizuje różnych ludzi, żeby pokazać, że każdy może być świętym. Każdy będzie albo mówi, że świętość jest prosta. I to jest teraz zaleca ostatnie zdanie, które mówi na temat tej encykliki, ona jest profetyczna, bo tam daje po pierwsze samą istotę sakramentu i ciszę. Małżeństwo nie jest wynikiem świętym sił przyrody, ustanowiony jest tu za celu realizowania swojego planu miłości. Proszę Państwa, tym jedynym spotkałam się z drugą małą rodzinę bardzo. I zapytałem, proszę Państwa, kto z Państwa, zawierając małżeństwo, planował realizować Boży plan? Trzeba ludzi nauczyć, człowieku, to nie jesteś ty, który daje życie. I ta walka, która jest, to jest zakazana walka Lucifera i Michała, Panią walka o Boga. I jeżeli się tego nie zauważy, nie można mówić. Drugi taki moment, który zauważyłam w sposób szczególny w encyklice tej istotce i szereg, mianowicie napisał Paweł VI profetycznie wtedy, kiedy się zaczęło, że jest bardzo potrzeba szerzenia klimatu czystości. Była wtedy 10 lat. Dzisiaj, proszę Państwa, młodzież nie
trzeba raz na zawsze dostać do miasta, bo rejestru nie jest założone. Może się do mnie nie ma, trzeba objąć specjalną troską młodych ludzi. Wszystkich księży na wagach, nie mówię, księże zobaczymy na przyświecie. Wszystkie spisane czytają kobiety. Siedzi w paru małych przyjściach. Nie wpuszczajcie kobiety, proszę. Pan jedyny mówi o mężczyźni. Dlaczego? Dlatego, że świat ma prowadzić mężczyzna. Kobieta ma inne zadanie. Kobieta chce być. W raju Pana stworzył dom, bo on zadał, że Pana zobaczył, że nie jest wiele więcej człowiekiem. Nie zmieniła to. Cała się pierwszą pokusą zniszczyła z Pana. Ten układ, że diabeł ma swoje narzędzia i dalej. I trzeba jasno mówić. Musi wziąć w ręce za grupa mężczyzn odpowiedzialnych za skutki. Nie tylko za czynienie. Bardzo jest nieodzielne, ale to się nie mogą przyjrzeć. Najpierw się zawrócenie, a poza to celu ojciec przyjmuje bardzo zapewne syna, jak się mówi, na dzień. Jest prawda, powiedziałbym, pewnego odzielenia się, ponieważ atak na Kościół przez tyle lat i tak brutalnie spowodował, że właściwie kapłaństwo było podczas tego okresu wręcz szeryjne, jak wiele osób. Więc jest problem uaktywni jak mężczyzn, którzy są świeckimi. I to jest następny punkt. Nastały czasy, kiedy potrzeba jest apostolstwa świeckich. Oddać i Kościół, i naród, i nowe, i stare w ręce mądrych, dojrzałych, odpowiedzialnych kapłanów starostów. No, mogę powiedzieć, że co to się nie kończy, że jest problem, że mogę wszystkim spadać powołać, to nie jest tylko dlatego, że mam chłopców, ale że inne wartości są dzisiaj ważne. A apostolstwo świeckich, że taka koncepcja to natychmiast bardzo rządziła i podjęła wszystkie ruchy i którzy chcą zbudować mądrą szkołę. Kościół zrezygnował z młodzieży. Musiał zrezygnować, bo on likwidował wszystkie szkoły, które były katolickie. Likwidował religię w szkole. A teraz się wydaje, że wydają coraz bliższe zwycięstwo, ale jak mogę na końcu powiedzieć, ale nie to, co miałam 40 pojechać, jak oni święty pojechał do Francji, rozkładała opublikować na Trzebowskiej Świętej. Miałam okazję rozmawiać z siostrą Budzką, którą natychmiast zawiedzałam, kiedy się do ludzi rozwiązał. Tu nie mogę się tam święta, chociaż to nie za wszystko, co się dzieje. Ona mi powiedziała, nie teraz, bo nie ma równowagi między ilością popełnianych zbrodni, a ilością modlitwy ofiar. Od nas zależy. Kiedy będzie od nas zależy, kiedy kochany Sejm Sejm podtrzymać reprezentacją prawa moralnego. Prawo europejskie, tak, nie ma. Rozstała się w 2010 roku, myślała, że trzeba dalej ciągnąć to dzieło kochane dzieci z aktualna dzisiaj, tak jak 50 lat. Te same problemy naszej wolne jest trudne i zaczynające. Przepraszam za długą mowę, ale to jest drobny skrót z tego, co się da. Jeszcze może
chwilę zostanie. Bardzo dziękuję za to. Ja się przyłączał do pana. Ale księże Bolsorze, nie patrzmy tłużliwymi mężczyznami. Może ksiądz profesor właśnie powiedziałby, bo rzeczywiście z jednej strony dokument profetyczny, czyli wtedy może nie odczytana jego waga, z drugiej strony problem polityczny, w jakim byliśmy. Przecież lata 60. klerycy były wybrani do wojska, zamykane seminaria. Te wątki w nauczaniu były i w jasnogórskich ślubach narodu, ale rzeczywiście łamane były elementarne prawa narodu. No, można powiedzieć, funkcjonowanie kościoła było, pani doktor mówiła, można go drukować, cenzura i tak dalej. Więc tych zagrożeń dla Kościoła było tyle, że na ile to zagrożenie podstawowe zostało wtedy odczytane przez duchownych, przez Kościół w tym czasie, bo to rzeczywiście można powiedzieć, że Karol Wojtyła był wyjątkiem. Rozumiał to też Wymaz Wyszyński, ale to tutaj tworzył takie środowisko właśnie ludzi, lekarzy, potem. Jak to było, panie księże profesorze, wśród duchowieństwa? No, moja perspektywa jest bez porównania krótsza. Księdzem zostałem w roku 1966, czyli zaledwie 52 lata temu. I pierwsze moje spotkania z zabijaniem dzieci nienarodzonych to jednak dokonywały się w konfesjonale. Bywały takie dyżury konfesjonalowe, że człowiek czuł się cały skąpany we krwi. Krótko mówiąc, my dzisiaj nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić nie tylko tego, że tak wiele dzieci zabijano, ale chodzi także o to, że w gruncie rzeczy nie bardzo ludzie zdawali sobie sprawę z tego, że to jest zabijanie. Prawda? No tak, no, cztery komórki na ksyzji, co ty gada, że dziecko, prawda, że tak, czy w gruncie rzeczy, prawda, tak prawdę powiedziawszy, to usunęliśmy na siebie pani męża, a pani ma jakieś problemy. Prawda? Nie tak. Ale tego problemu, ja mówię z perspektywy młodego księdza, tak jak pamiętam, chociaż ta moja pamięć pewnie jest jakoś tam zdeformowana tym, że żyłem 50 lat później jeszcze. Tak jak pamiętam, w drugiej połowie lat 60., kiedy zacząłem głosić kazania, tego tematu praktycznie nie dało się poruszać, bo natychmiast czuło się wrogość ze strony jednych, którzy przyszli nam przyjemnie. To zwłaszcza tutaj jakby moją słabością było to, że miałem wtedy młodą buzię, więc taki smakar, że będzie u nas poruszał. Ja osobiście jakoś tak nieszczególnie mocno się zaangażowałem. Mówię na zasadzie jednak poszczególnego człowieka, który pamięta, że dużo robił, a w perspektywie społecznej to w ogóle to było tyci przecież. Zaangażowałem się tak naprawdę mocno w latach 70. i zaczęło się to w gruncie rzeczy dzięki komunizmowi. Mianowicie, kiedy Gierek doszedł do władzy w ramach przybliżania władzy do społeczeństwa, w telewizji ogłoszono trybuny obywatelskie. I tych trybun w telewizji odbyły się dwie.
jedna z Giemkiem, a druga z jakimś tam już mniej ważnym komunistą. I ojciec Konrad Helbo, który był już pasterzem akademickim w Poznaniu, wpadł na pomysł, żeby kontynuować to dzieło Edwarda Gierka, czyli żeby urządzać trybuny duszpasterskie. Polegało to na tym, że ogłaszało się temat, zapraszało się specjalistów możliwie z różnych branż i okazało się, że zainteresowanie w środowisku przede wszystkim młodych, przede wszystkim studentów, ale jednak nie tylko, było potężne, to znaczy kościoły były wypełnione. To była inicjatywa kościołów dominikańskich, które jakoś tam się rozchodziła dalej, no bez przesady, nie za bardzo, ale jednak trochę się rozchodziło. Ja osobiście uczestniczyłem, myślę, że mniej więcej w serce takich trybun. W Warszawie było ich stosunkowo na mniej, ale we Wrocławiu, również w Krakowie, Lublinie. I w pewnym momencie, już dochodzę do naszego tematu, w pewnym momencie ojciec Ludwik Wiśniewski, który już organizował, wtedy był w Lublinie, organizował już wiele na różne tematy. Ja nawet sobie wczoraj przejrzałem moją teczkę z materiałami z tych trybun. To było na przykład trybuna Nauka Wiara, Sens Życia i Śmierci, Czy można żyć bez kłamstwa, Etyka Pracy, Wszystko o spowiedzi, trybuny biblijne, Wiara Młodych, Konflikt Pokoleń. Takie szalenie o tyle interesujące, że ludzie sami składali pytania, a w trakcie trwania trybuny można było żywym głosem zgłosić następne swoje problemy. I kiedyś ojciec Ludwik Wiśniewski, kiedy już do swoim duszpasternie zrobił 10 takich trybun, pyta mnie, na jaki temat by coś. I ja wtedy mu podpowiedziałem obrona dzieci poczętych. On natychmiast bez cienia wątpliwości na to poszedł i pamiętam, pierwsza taka trybuna odbyła się w Lublinie. Nie wiem, w jak wielu trybunach dotyczących dokładnie tego tematu nie uczestniczyłem w całości, ale na pewno to było więcej niż 20 trybun, prawda, więcej niż 20 miast i na ogół zapraszaliśmy. Oczywiście duszpasterz, to się rozumie samo przejście, ale także ginekolog, psycholog, prawnik. W zasadzie nigdy więcej niż 4 osoby odpowiadające. Nawet pamiętam, w czasie trybuny krakowskiej pani doktor Bułtaska też uczestniczyła. Tam zresztą mieliśmy to opatrznościowe, że pani przyszła, bo ginekolog, którego nie zaproszono, okazał się już po zaproszeniu, że sam aborcji dokonuje. I wtedy właśnie pani Bułtaska bardzo pięknie tak poprowadziła, że ja nie wiem, czy pani pamięta, że jemu oddaliśmy jakieś jedno czy drugie pytanie stosunkowo mniejszej wagi, a te tematy podstawowe to już podjęła reszta. Kiedyś zaproponowałem zrobienie takiej trybuny w Ząbkach pod Warszawą, gdzie wikariuszem był ksiądz Stanisław Małkowski. Małkowski wtedy, no po prostu,
zobaczył problem, stał się odtąd takim, no wielkim entuzjastą, wielkim obrońcą, życia i wymusił na mnie, bo ja nie jestem taki skłonny do wielkich czynów, wymusił na mnie, żebyśmy ogłosili się w kościołach warszawskich, wszędzie tam, gdzie proboszcz pozwolił, a proboszczowie najczęściej pozwalali, żebyśmy ogłosili taką, ulotkę, jesteś w ciąży, różne pokusy cię nawiedzają, zadzwoń, pomożemy. I do dziś pamiętam pierwsze dziecko, które w ten sposób, okazuje się, że ja nie byłem taki chętny do tego, a jednak pierwsze dziecko zostało uratowane za pośrednictwem mojego telefonu. Także to, Pan Bóg jest taki, że właśnie czasem takich Jonaszów to tak szczególnie jakoś tam potrafi. I to był początek niesłychanie w moim poczuciu. Oczywiście, że pamiętam, zdaję sobie sprawę z tego, że to jest jakaś inicjatywa, która była niewielką stróżką w naszym życiu społecznym, ale jednak była, którą wielu ludzi, naprawdę wielu ludzi włożyło mnóstwo dobrej energii. Mianowicie myśmy mieli taką zasadę, że jeżeli w ten sposób powstało Gaudium Vitae. Gaudium Vitae, bo dziś pamiętam, jak to się stało, że takeśmy się nazwali. I mieliśmy taką zasadę, że w zasadzie, jeżeli kobieta dlatego nie chce dziecka, bo nie da rady, tośmy się zobowiązali jej pomagać także finansowo. A jeżeli finansowo, to skąd wziąć pieniądze? I znalazła się, to mało powiedzieć, grupa, bo to takie środowisko, które mieli się przyłączali, prawda, ludzie odchodzili, które zawsze staraliśmy się to robić za pozwoleniem księży proboszczów, które robiło zbiórki na pomoc dla matek mających problemy z przyjęciem dziecka i studenci wykorzystali to, wykorzystywali to do akcji oświatowo-propagandowych. Właśnie ja myślę, że poza najstarszymi wśród nas to nikt nie jest w stanie zrozumieć, jak bardzo problem aborcji był na oku cenzury. To warto spróbować na przykład przeglądnąć listy, znaczy bibliografię czasopism katolickich, prawda? I się zorientować, że praktycznie tego problemu nie było. Nie dlatego, że w Kościele się o tym nie myślało, tylko dlatego, że nie dało się publikować. Ja pamiętam właśnie i wtedy wśród tych różnych tekstów dotyczących aborcji napisałem z kilkanaście różnych tekstów na różne tematy, nawet mam przy sobie taką broszurkę, ale ona wyszła dopiero w roku 1980, prawda? Oczywiście bez pozwolenia jeszcze cenzury, ale kuria wydała i to był pod tytułem Ćwierćwiecze ustawy o przerywaniu ciąży.
Przeczytam szybciutko, jakie tematy są tam poruszone, ale mówię o tym dlatego, że jakoś Obecność Boska przygotowała nas do tego, że te teksty zostały napisane. Gdybyśmy zaczęli myśleć o napisaniu takich tekstów dopiero w roku 1980, to już nie będę kończył tego zdania. Tak. Ludzka osobowość było długo niebawem. Grzech dzieciobójstwa, dzieciobójstwa świętego. Dawniej chrześcijanie na temat przerywania ciąży. Widmo niefachowych babek. Czy to grzech, czy ten grzech może być odpuszczony. Moralna ocena technik antykoncepcyjnych. Bardzo szybko się okazało, że w ramach tej pracy właśnie Policji Oświatowo-Duszpasterskiej, że musi się powiązać problem aborcji z problemem antykoncepcji, że antykoncepcja to nie jest sposób na to, żeby aborcji było mniej, tylko to jest sposób na to, żeby aborcji było więcej. Prawda? No bo jeżeli stosowaliśmy antykoncepcję, a dziecko się podawiło, no to bezczelnie, no jak? Przecież nie miało prawa się pojawić. No, i intruza trzeba z tego wyrzucić, ale ja zdaje się, że mówię ponad 20 minut, także może dziękuję Państwu. Ale to uważam, że ważny głos, myślę, że warto podkreślenia to, te świadomości przecież, że nie było w tym czasie świadomości w ogóle i to, co pan profesor powiedział, sprzeciw nawet w kościele wśród wielu. Pani w szkole, która się spotkała z takimi postaciami, co dla Pani było tym takim momentem, że doszła Pani, że to jest istotne? Ja jeszcze jedną tylko uwagę powiem. Mianowicie, niestety przed wojną też aborcji było wiele, ja o tym nie skonfesjonowałem. Także to nie dopiero zasługa w cudzysłowie komunistów. Jak mu podpadli, myślę, że pewnie nawet też się gdzie gniewał,
Ale nie, z drugiego końca korytarza krzyczy na cały głos, młodzież daleko. Jak się czuje pani Beleska? Ja mówię, świetnie, panie dyrektorze. Na tym się skończyło, jest gdzieś tam jestem zanotowana, ale trzeba było rzeczywiście dużo odwagi. Dużo odwagi, żeby robić swoje, żeby się nie bać właśnie, o czym wspomniała też już pani doktor. To trzeba było mieć tą siłę wewnętrzną, mocną, którą oczywiście pierwszej wiadomo, od życia duchowego trzeba po prostu wierzyć, że ktoś jest ponad, prawda? To, co przytoczono już przez ostatnie słowa Karola Montyni, prawda? Więc jeszcze tylko jedno słowo o Antoni Ziemię, bo tutaj była też prośba ze strony pana profesora, żeby powiedzieć. Otóż okazuje się, że Antek z tymi chemikami, tutaj zaskarżmy, że doktora Michalika, te małe koszulki, to było współautorstwo z panem doktorem Michalikiem, nazywaliśmy je popularnymi chemikami. To w tysiącach pewnie poszło w Polskę, jeśli nie w setkach tysięcy. Następnie jego determinacja w ochronie życia była również w tym, żeby docierać do środowisk studenckich, nauczycielskich. Zawiązał właśnie tutaj Stowarzyszenie Wychowawców w Krakowie. Następnie w parafiach, wiadomo, to był człowiek tak wielkiego czynu, że po tym, jak zamówienie było do Białegostoku, to wsiadał do pociągu i jechał do samej szkoły, było się do Białegostoku, prawda? Nie liczył się ze swoimi siłami, z odpoczynkiem, zdarzało się zemdleć ze zmęczenia. Kiedy żona go pilnowała, to wcipło o jego surowej żonie, pewnie państwo znacie. Dbał również o to, żeby ciągle jakby łączyć tą ochronę życia z głęboką wiarą, czyli pierwszym dniem jasną górę, pierwszym dniem do oświęcenia, do 14 bodaj lipca, nie, sierpnia, prawda, świętego Maksymiliana Kolbego. Dużo by mówić, w każdym razie szkoła, myślę po pierwsze, ja miałam to szczęście, ogromne szczęście, że kończyłam właśnie w 80 roku studium teologii rodzinnej i to była wielka radość. Mój mąż zawsze prosił, żeby nagrywać i przynosić właśnie wykłady do Kaski i wszystko, że cały osób kiwał, to był stały jego rytuał. I jeszcze jedno, to, że ludzie po prostu, dzisiaj była dość dużo mowy w tym wykładzie dość krytykującym, prawda, encyklikę Romana Witte, odwołanie się do sumienia. I sumienie, myślę, formacja sumienia rzeczywiście w tamtych czasach, może na zasadzie trochę przeszkody, prawda, temu co się działo, temu co nas tak uczestniczyło, była naprawdę duża. Człowiek musiał być mocny. I dobrze też było wspomniane nazwisko dzisiaj Teresy Kramarek i Teresy Strzemusz, prawda? Więc ja jestem jako zdalną uczennicą, ani razu nie widziałam, nie spotkałam się z panią Teresą Kramarek, której pogrzeb odbył się kilka bodaj dni temu w Poznaniu. Miałam to szczęście, że taką właśnie broszurkę powielaczową, ociekającą farbą, znalazłam na akademiku. Ojciec wspomniał, że w 66 stał się kapłanem, ja w 67 wyszłam za mąż tak później. I nic nie było, żadnej porady, żadnych wykładów, to było niedostępne, to o czym ojciec mówił, to nie było żadnej publikacji. Ale właśnie taka powieraczowa broszurka znaleziona spowodowała, że jestem samotnym, nauczyłam się właśnie metody Teresy Kramarek, planowania rodziny. Ten moment wstrzymywałam szafę, bo się wstydziłam koleżanek studentek, które mieszkały w pokoju, a to była wielka radość, jak człowiek odczytał swój tytuł płodności i prowadził, że tak powiem, życie zgodne z tym, co mu mówiło sumienie i co właśnie Kościół wtedy już nam podał. Ale to było rzeczywiście bardzo trudne, ponieważ do tego trzeba było jakby samemu szukać, samemu dochodzić. Ale też myślę, że to właśnie ta szkoła życia jakby hardy ducha. Tyle, dziękuję. Komunizmu,
Później przyszedł ten czas po 1989, czas wolności, ale czy dobrze wykorzystane, to jest inna kwestia. Dzisiaj mamy sytuację w Polsce, w Europie, że z jednej strony grupa Polaków, również w Polsce jest wiele młodych ludzi, ale generalnie dzisiejszy świat jakby odchodzi od tych takich kwestii elementarnych, nawet tych, które legły, nawet nie od chrześcijaństwa, ale legły u fundamentów Europy. Piękna, dobra prawdy. Mamy do czynienia z jakimś odwróceniem w ogóle systemu wartości. I czy Państwo uważają, ksiądz profesor, że to jest, czy ten człowiek, Pani doktor to o tym mówiła, że właśnie wyrasta młodzież już w rodzinach, które zupełnie są obojętne wobec tych kwestii. Czy to jest proces, który można zatrzymać, czy próbować zatrzymać, bo takie codzienne życie, dzisiejsza rzeczywistość pokazuje, no, że nawet ostatni przykład tego problemu dotykamy rano, że to jest proces postępujący, jak Pan profesor mówił. Więc ja bym tutaj się odwołał do takiego mądrego spostrzeżenia kardynała Ratzingera, że chociaż przychodzi zima ateizmu, zima laicyzmu, to korzenie drzew zimą żyją również i są gotowe do wiosny, prawda? I ta wiosna na pewno przyjdzie. To jest zwrócę uwagę na to, że wydawałoby się, że komunistom udało się osiągnąć to, że naród rosyjski czy inne narody walczą go jeszcze mocniej, że osiągnąć po prostu kompletne odejście od pana Boga, a minął komunizm, okazało się, że Rosjanie to są nadal naród chrześcijański, prawda? Albańczycy, chociaż tam chyba połowa to jest muzułmanów, ale jednak chrześcijan też jest wielki. Znaczy krótko mówiąc, ta metafora korzeni, które w ateizmie, które w zimie również żyją i jakby żyją w stanie gotowości do tego, żeby dać podjęte do nowego rozwoju. Ta metafora wydaje mi się bardzo zgodna z rzeczywistością. To ja osiągnę tę metaforę, bo jest to określenie tej oskrzydła. Myślę, że te skrzydło można przekazywać w rodzinie i szkole. Jako, że jestem pedagogiem, który pracuje wiele lat w szkole, czy pracował w zasadzie, teraz pracuję z nauczycielami. Widzę ogromną rolę nauczyciela, ogromną rolę katechety. Oczywiście także i duszny sterzy, jak najbardziej. Więc jeśli na przykład podczas pracując w ministerstwie miałam taką przygodę 3 lata w Ministerstwie Edukacji przy wdrażaniu zajęć wychowania do życia w rodzinie i jeździliśmy, a wtedy było 46 województw, trzeba było znaleźć konsultanta, który by wdrażał na terenie swojego województwa. I muszę Państwu powiedzieć, o czym tutaj prelegent z Przemyśla CPR-u przedstawiał, jak prężne było duszpasterstwo Przemyślu przy dyskusji dogadczych u nas w Krakowie też oczywiście. To jak do konkursu zwalali nauczyciele, to się widziało w 90% byli absolwenci studiów nad rodziną. To była wielka radość, to była ogromna rzesza ludzi za to, że mamy przygotowanych działających i którzy przejęli to w swoje ręce i dzięki temu tą Polskę ruszyło. Na przykład na Łotwie ocknięto się dopiero teraz, kiedy już na ławkach dzieci leżą podręczniki demoralizujące z feministyczne, genderowe. Myśmy do tego nie dopuścili. I tam się rodzice obudzili i mówią, jak to się stało, że już się trafili.
nam się udało, a to między innymi też dzięki Ankowi Ziębie, który to czuł i powiedział, że to jest bardzo ważne, że obrona życia zaczyna się właśnie od świadomości dzieci. I pamiętam, jak wydrukowała wszystkie podręczniki i tutaj była mowa o tym, że dawniej mówiono, że dziecko od poczęcia dostępne komórek, ale on jak przynosi podręcznik z biologii, czy zgotowanie się jak dzień mówi, zobacz, to nie jest tyle, napisali prawdę, ogromna radość, że napisali prawdę. No, bo przedtem nie można było nawet w gazecie, o czym ojciec mówił, napisać prawdę i przekazać, żeby wydrukowano, prawda, nawet w katolicy. Więc ten przełom jest, tylko że trzeba to rzeczywiście cenić i podzielność popierać. Że człowiek nie tylko zbliży się do drugiego
Przecież taka prosta rzecz, że życie człowieka jest wartością zrozumiałą, przecież dla wszystkich, jeżeli się zastanowi. A konsumpcja życia, która jest zrozumiała, bo życie jest nudne, pokazuje tę nietrwałość, która właśnie my jesteśmy po to i IPN, żeby zatrzymać trwałość w pamięci narodu, w pamięci człowieka, ale chodzi też o aktualne cele doradzenia. Ja w takim długim życiu obserwuję degradację narodu. Coraz mniej osób, które naprawdę wiedzą, co czynią. Zawsze mnie to niepokoi, co będzie z tego. Oczywiście musimy się zdawać sprawę, że do końca człowiek sam się nie zna. Jestem przekonana, że święty siostry nie myślał, że zrobi się z tego. I każdy ma w sobie taką działkę, której nie jest pewny. I dlatego jedynym się dać sposobem działania na ludzi, to jest to, co robił Karol Wojtyła. Ksiądz Karol Wojtyła nigdy nie mówił tak, radzę ci, ale mówi, sprawdź mi, co o tym mówi Pan. Jego cały podpisnika, jak Państwo mówią, że człowiek odnalazł siebie jako ducha. Użyje ciała, oczywiście, ale nie jest to. Ja pokoleniu studentów już odchowałam w pewnym sensie i jestem zaniepokojona, że ludzie działają, ale chodzi święty powiedział, uwaga, żeby działalność nie była ta działalność. I tworzy się taka ilość różnego rodzaju inicjatyw, to jest to. Ja przeżyłam różne grupy, różne spotkania. Oczywiście różne są odbiorcy danego terenu na tym świecie, ale Polska z uwagi na swoją bardzo trudną wyobrazić sobie opozycję w Europie od lat. Zjada na albo z jednej, albo z drugiej strony, ma jakieś zadanie. Jak sprawdziłam profesora Grzana, to poseł, to on mi powiedział, że Polska jest nadzieją na Europę. Że jeszcze Europa nie zapomni wartości duchowych. Bo na tej technizacji nieprawdopodobnej nika nie daje dostać, a ludzie gorą zadowolenia. I jak my to zrobimy, żeby zatrzymać ludzi w tym miejscu, w tej chwili? Zabiorą młodzież do góry pracy bez komórek, bez tego chodzenia. Zastanów się, skąd się wziął. Po co jest i dokąd się. Znałam bardzo wiele wspaniałych świętych. I wierzę w to, co mój Karol powiedział, właściwie świętość jest bardzo ważna. Bo to jest zwykłe posłuszeństwo. Pan stwarzający człowieka daje mu szansę na to, że zdobył jego. A więc zdobył. Ani ukradł od swojego zacenia. Brakuje ludzi, którzy swojej woli używają, żeby coś konkretnego robić. Bo ja odsunię ludzi, bo jestem pokojny, to jest uzasadnione, że ma nie co nie zrobić. Ja znam profesorów uniwersytetów, bardzo wykształconych w pewnych dziedzinach, a w pojęciu etyki poniżej dziecka, co się nie powinniśmy. Bo nie odróżnia, co dobra, co patrzony w swoją. Indywidualny rozwój człowieka stwarza takie warunki, żeby ludzie nie mieli naśladować ludzi, to naśladować dobre czyny. To jest moje zadanie jako tego
zajmuje się tym, kształtuje historię, przynajmniej się przyjaźni, pracował często. No, dzieci w nas pozdrawia z młodzieżą. Ja pomyślę, że to nie wyszedzie. I mówił do mnie, do studentów, że człowiek jest tak cenny, że wręcz nie można nawet ogarnąć wielkości człowieka. Ale co ty uważasz za cenne? A dziewczyna taka studentka powiedziała, złoto. Matka Teresa mówi, no dobrze, że jest tyle złota. Ale leżycie w łodzi. Ale nie jesteście jako elementu na synodologię, który Jan Kraszkiewicz, który jest rodzina zajęcia. Jan Paweł II następny się ten poświęcił spowiedzi. I dał radę ludziom świeckim, żeby spowiadali się przynajmniej raz na miesiąc według zapisów koncertów, jeszcze się, ale sam powiada się co. No to mój wnuczek napisał mnie, ale babci, z czego on się spowiadał? Jest problem poznawania, siebie, i drugie. A myśl twórca człowieka nie jest tylko od człowieka. Ale jak chcemy coś z tego zorganizować, jak chcę zorganizować ludzi, żeby zajęli się wychowaniem chłopaka. Rozmawiam z osobami, które mi się wydaje pomocy, powiedzieć, nie mam czasu, nie mam czasu. Co się dzieje, gdzie wód? Można je cenić. Zatem już się nie zadowolę. Namawiam do świadomej refleksji, bo ja jestem przesiąknięta filozofią dorobowicy i przesłanką. Ja mówię tylko to, co się nauczyłam. A raczej nie nauczyłam, tylko nasiągnąć. Bo to człowiek niestety, ale uważnie z tego środowiska tak ważna jest, jaki swoje człowiek. Ale właśnie świadomie strzelać to, co mogę, a nie tłumaczyć, że nie mogę, nie mam czasu zapewnionych. Uzależnienie nie jest wytłumaczeniem, jest ostatnie. Dlaczego wydałaś tutaj pod wyrzeczem? Bo się rozwoju, seksu, świadome życie jest zadaniem człowieka. Ostatnie zdanie, co Państwu powiem, powtórzę zdanie księdza arcybiskupa Hazara w dniu święta chorych do medyków. Powiedział, że medycyna aktualnie przeszła na stronę weterynarii. Ponieważ ludzie, nie wiem jak ludzie, którzy chcą, nie wiem jak to chcą, tylko sterowanie czym uzależnienia. A gdzie jego wola? Nie rozumiem. Bo to było te jedynie komórce, ale to wszystko, co tam jest w komórce i wyrosło na dużego pięknego środka, jest zadane. I póki nie zaczniemy wymagać od siebie samego. Był, prawda, wykładowca medycyny kształtowej drogi, nie zatrzymywał się na grzechach ludzkich, na zadaniach. Pokazywał piękno i wartość. Na tym świecie ukuł swoją nazwę, wyrwał piękna. I to dążenie, żeby odzyskać mądrość piękna, było celem jego życia. Powiedział, światu brakuje mądrość, ale mądrość możesz to wyliczyć cechy wynikające z twojej struktury. Ale wewnętrz, na swoją strukturę ty człowiek. Z wychowania twojego samochodu. W tej sprawie czasem powiedziałam czasem o działaniu adopcji stopni. To przecież chodzi o to,
że ci ludzie, którzy coś działają i są za tłumy, właśnie bardzo wiedzą o co ten dzień dołączać. Że takich ludzi jak Państwo tu zebrali się do szkoły, spróbować trochę pobrnąć do zależenia ludzkości, wstawiania wymaga. To nie jest prawda, że dobrze wychował ten taki, to nic nie wymaga i daje słowo do dziecka, nic podobnego. Dobrze wychował ten bardzo wymaga, bo tylko wtedy wyrośnie ten człowiek. Ja wcześniej byłem na taki, to zamiast grupa powstała, taka frenerycja, no ale to zostało. Jest ludzie taki problem, żeby on był dostępny dla każdego człowieka, panu dostępny, żeby był jakby ponad człowiekiem. Ojciec Święty mówił, przeskocz samego siebie. Przeskocz, nie zaczepij nad sobą, ale zrób sobie to, co sobie postawi, że też nikt nie stawia wymagań, nie się uciążę, że się to robią. Ulica pełna brutalnie, chamskie bomby, zniszczone jazdy, zniszczone. Cały szereg dorosłych ludzi chodzi, bo widzi, nie ja mówię, dorosłych młodych ludzi, którzy chodzą do kościoła, widzę to. Tak, ale po chwili musiałam powiedzieć, że nie mogę, co było, byłam zawsze w cudzysłowie, musieli być. Ale to nie chodzi o to, żeby wymagać, to, żeby nie mogło. Co ty możesz, ale ty możesz bardzo dużo. To przekonano, że stały nam grzeszy grzechem zaniedbania. Każdy z Państwa mógłby do świecie niż to. A mógł. To jest ostatnia wypowiedź Jana Pawła II do Storosa do Łodzi. Nie zadowalajcie się wierzącą, dążcie tym działom. Jeśli nikt tego od nas nie ma, to sami się mamy. To jest moje działanie za młodzież. Młodzież jest do mnie nastawiona pozycyjna. Ja się podobuję do młodzieży. Niezależnie to jest kaleta krzywa. Bo oni czują, że to jest właśnie rozwiązanie. Postawią sobie, tylko nie mają odwagi i nie mają potrzeby. A poza tym dorośli pokazują młode. Nie wysilają się. Później tak wysiłku. Wygodne życie, celu, wygodne życie to jest zero. Wygoda to nie jest żadne przeżycie. To jest właśnie nic. Nie wiem, ja bym chciała poprosić te instytucje. Udało nam się prawem wyjaśnić, że i wtedy wreszcie są ten edukacyjny program, żeby się ludzie nie dowiedzieli o tym, co można zrobić, a dlaczego trzeba tego nie robić i tak dalej. Więc powiedział ojciec Święty, trzeba do tego wielkiego zrywu całego społeczeństwa. Jak zrobić, żeby społeczeństwo stawić te dwa narody wielkie w stolicy? Wzdór, człowiek, każdy może być na lewo i na prawo. Tylko co chce dowiedzieć? Gdzie dotknąć pokusy? Jest to robić. A więc jest najciekawsza rzeczywistość człowieka. Oczywiście ja mam swoje widzenie takie od strony ludzi trudnych. Uważam też, że nie ma łatwych. A wszyscy mają możliwości większego rozwoju osobistego. Bo to, że rozwój duchowy nie ma łatwych. Ciało rosło, a duch może być sobie bardziej człowiekiem. Życzę Państwu świętości, ale mam, powiem trochę, jestem roztargniona, ponieważ od czasu, jak umarł, Ancel. Jest mi brat, ten doktor Rafał Michalik,
A co im szeregiewa? Byli na zadaniu Księdza Świętego, moim kredoriam. Jednym kredoriam. Zabierałam mi to, żeby ucieszył się. No, odpalić takich kogarów. Ja jestem w końcu życia, czy ja nie wiem, jak mówię. Nikt nie wie. Ale chodzi o to, mam to poczucie, że nie można, nie można stracić żadnej chwili, bo życie jest dane do zadań jednoznacznych, marmić święty, to jest to Boże. Ja te encyklikę Humanae Vitae setki razy widzę, moi studenci musieli czytać. Ale nie chodzi o to, żeby czytać, tylko realizować. Co? Siedzi za mną. Na wzór Pana Boga, bo w tobie jest. Bo to jest to Boże, on tak powiedział. Zadbać o jakość, bo nie chodzi o życie. Muszę umożliwić życie, kiedy to jest to miejsce potrzebne, ale jest też ważne, jakie przeżyć. Bo jak się Nie
dlaczego. Bo można pobudzić młodzież i zainteresować. Przyszła do mnie, właściwie ja poszła do szkolenia, i ten chłopiec też przewodniczący samorządu, czy mógłby przyjść do mnie. Chyba przyjście w trzech i prosili mnie o podanie adresów czy nazwisk osób, które mogłyby im opowiedzieć, jak było, jak zaczynał się w Polsce komunizm. Ja teraz szukam takich osób. Jak ktoś z Państwa miał jeszcze trochę czasu, to mówię, z gimnazjum na takie spotkanie, to będę zadowolona, bo obiecałem mu szukać. A i okazało się, że to było tak dawno, że tych świadków, jak to się działo, praktycznie na tym świecie nie wypadło. Zresztą to jest historia, która pokazuje, że człowiek do końca nic nie będzie mógł wiedzieć, ale ma się chcieć do końca wiedzieć, co jest jego odpowiedzialnością za świat. Ja tłumaczę sobie, jeżeli nie jesteście odpowiedzialni za to, co się dzieje w Afryce, to mające zaledwie wiadomości, nic nie daje, bo się nie da pojęcia to właśnie. Natomiast ty masz swoją działkę odpowiedzialności, to ty możesz doświadczać. I to się nie da. Świadomość. Oni w kobiecie, to nasze rodzice, małżeństwo, do czego nie mają.
Konflikt wszędzie. To co polaryzacja. Proszę. Lewo, prawo, to jest nieuczynione, bo to jest społeczność, która na ziemi nie jest encykliczna, czy się jako drugi. To w Europie są zorganizowane struktury władz. Ostrożnie. Są zorganizowane struktury władz, trzeba powiedzieć. Ale państwo tam nie chcą robić. Ja zaczynam mieć sklerozę, bo zaczynam za dużo mówić. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję. Skromna, ale także ważna konferencja. Dziękuję wszystkim, którzy przygotowali. Dziękuję wszystkim gościom. Szanowni Państwo, jest co robić. Widziałam, Pani Dobrowa.